Na początku zastanówmy się nad jednym tematem. Bezprzewodowe słuchawki do kanałowe. Pierwsze co prawdopodobnie wystrzeli w Waszych głowach to będą AirPodsy od firmy Apple, które kosztują no około 800 zł. Jeżeli powiemy tanie bezprzewodowe słuchawki dokanaowe, to prawdopodobnie oprócz właśnie tych chińskich Marek z AliExpress wystrzelą wam w głowach te wszelakie konwersje JBL'a bądź Sony, gdzie po prostu biorą słuchawki za 50 zł na kablu i przerabiają je tak, żeby miały model Bluetooth, przez co potem proszą sobie o taki model, nie ja wiem, jakieś 200-250 zł. Nie grało to dobrze na kablu, nie będzie to grać także dobrze na Bluetooth. W takim razie jest pytanie, czy jest coś w polskiej dystrybucji, co można kupić w miarę tanio, żeby to grało naprawdę świetnie i nie wypaliło nam dziury w kieszeni? Otóż można i tak się składa, że dzisiaj właśnie takie Doki Wam pokażę. Dlatego dzisiaj zapraszam Was do obejrzenia recenzji na temat Shanlinga MW100. Od czegoż by tu nie zacząć, jak oczywiście od samego opakowania. Otwieramy je i pierwsze co widzimy to oczywiście nasze słuchawki. Pod nimi natomiast dostajemy jeszcze woreczek do przenoszenia, trzy pary typów silikonowych w trzech rozmiarach i instrukcję obsługi. Bez zbędnego gadania możemy przejść do samych słuchawek. Otóż Shunning MW-100 są to bezprzewodowe doki w formie neckband, co znaczy, że kopułki są połączone kablem zawieszonym na specjalnym naszyjniku, który nosimy podczas słuchania. I to powinno być bardzo dobrym rozwiązaniem chociażby dla sportowców, ponieważ taka forma daje bardzo duży punkt zaczepienia, dzięki czemu mamy pewne że nasze słuchawki z ucha nie wypadną chociażby podczas ćwiczeń. Zacznijmy od samego kabla. Jest on stosunkowo gruby i zrobiony z gumy. Jednak dodatkowo możemy wyczuć na nim małe rowki, co pozwala trzymać go w palcach o wiele pewniej. Jest on dobrej długości, dzięki czemu nie wiszą nam zbędne i kręcące się przewody. Na lewej części zobaczyć możemy zabudowany moduł Bluetooth z mikrofonem, który także jest pilotem z trzema przyciskami służącym do kontrolowania naszej muzyki. Na jednym boku znajdziemy także gniazdo mikro-USB służące do ładowania doków. Sama opaska, w dużej mierze, opatulana z grubą, prążkowaną gumą. Nie miałem żadnych problemów z jej noszeniem, jest naprawdę wygodna i zakończona srebrnymi cylindrami z logiem Schenlinga. Można ją bardzo mocno zginać bez obawy, że pęknie. Mamy tutaj także certyfikat IPX5, co znaczy, że deszcz i pod tym słuchawką są niestraszne. Ta informacja ponownie powinna być przydatna, zwłaszcza sportowcom. Przejdźmy teraz do samych kopułek. Są one asymetryczne, a w razie gdybyśmy nie wiedzieli, którą słuchawkę włożyć w które ucho, to po wewnętrznych stronach mamy także oznaczenia L i R. Nie są one aż tak małe, jednak osoby z małymi uszami nie powinny mieć problemów. W środku znajdują się 10 mm przetworniki dynamiczne pokryte grafenem i magnes, który jest bardzo przydatny, ponieważ kiedy aktualnie nie słuchamy naszych słuchawek i wiszą nam luźno na szyi, możemy je magnesem złączyć, żeby sobie luźno nie latały. Teraz możemy przejść do specyfikacji. Otóż częstotliwość od 20 Hz do 20 kHz, Bluetooth w wersji 4.1, za który moduł odpowiada Qualcomm CSR8645. I posiadamy takie technologie jak SBC, AAC, czy też najważniejszy, aptX. Jeżeli chodzi o baterię, producent podaje 15 godzin grania. I sprawa wyglądała tak, że podczas testowania MW100 miałem także Shanlinga M0 i najczęściej właśnie tak parowałem MW100 i M0, a że oba te produkty mają około 15 godzin czasu grania, to mniej więcej w tym samym czasie po prostu się rozładowywały w okresie 15 godzin, co jest jak najbardziej spoko. Skoro już cała obudowa została omówiona, to możemy teraz przejść do samego dźwięku. I skoro już tutaj jesteśmy, to oczywiście nie zapomnijcie o zostawieniu lajka, jeżeli ten materiał Wam się podoba, a także subskrypcji, jeżeli jesteście nowymi widzami. I teraz pytanie: jak MW100 gra? Cóż mogę tutaj powiedzieć? Szanling MW100 w cenie 270 zł. Bije na głowę całą kablową serię T od JBL-a, a także modele NDR od Sony. Pod względem jakości postawiłbym je nawet obok kilku kablowych par w cenie około 200 zł, jak na przykład Sonica z Dira, których materiał także się tutaj pojawi, bądź moich Tina Audio T2. Nie mają sobie równych na swojej półce, ponieważ w tej cenie głównie dostajemy tylko i wyłącznie basowe armatki, gdzie dźwięk MW100 opisałbym jako bardzo neutralny. Scena i rozdzielczość znajdują się na akceptowalnym poziomie, można bez problemu odseparowywać i skupiać się na poszczególnych instrumentach. Bas? Powiedziałbym, że… jest. Jestem osobą, która docenia większą ilość, więc jeżeli szukacie basowych armatek, to na pewno nie tutaj. Co tutaj znajdziecie, to bardzo bogate i wyeksponowane średnie tony, które w mw są po prostu wspaniałe. Wokale męskie są ciepłe i bogate, a kobiece gładkie i relaksujące. Z pewnością nie sybilują, ponieważ wysokie tony to także strefa, w której mw są dosyć nieśmiałe, bym powiedział. Nie uświadczymy dzięki temu bólu głowy i bolącego syczenia, ale w niektórych piosenkach aż prosi się o malutkie podbicie. Podsumowując, Szanning MW100 jest to pierwsze podejście Szanninga w temacie bezprzewodowych doków i muszę przyznać, że jest to podejście jak najbardziej udane. Dostajemy bezprzewodowe doki na opasce, która jest bardzo komfortowa, wytrzymała i lekka. Dodatkowo 15 godzin czasu na baterii, technologię APTX, no i bardzo neutralne, a co za tym idzie, uniwersalne brzmienie. Jeżeli szukacie tanich bezprzewodowych doków i jesteście w stanie wydać te 270 zł, tutaj macie odpowiedź, a dokładniej. W opisie, ponieważ w opisie są linki do sklepu Audeos, gdzie możecie MW100 zakupić. Ależ to było smukłe przejście, prawda? Ale już tam smukłym przejściem nie będzie zaproszenie Was na mojego Instagrama, bitwolf.film, gdzie możecie zobaczyć moje zdjęcia, moje życie na Instastory, a także pisać do mnie wiadomości, a także pytania na direct message. Ok, przestanę już z tymi smukłymi przejściami. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, a także subskrypcję, jeżeli jesteście nowymi widzami. Ja nazywam się Maciej Turkotniewski, a to był odcinek na temat Shannlinga MW100. Trzymajcie się i na razie.